mówiliśmy o zjeździe Fundacji Oswoić Los w Kołobrzegu. No właśnie, dobra pogoda, jej coraz więcej, czas wakacyjny się zbliża. Pewnie już teraz Państwo, jeśli nawet nie wyjeżdżają, to wybierają miejsca, które warto odwiedzić podczas letniego wypoczynku. A wybór wbrew pozorom nie jest taki prosty. No i kogo się posłuchać Państwa w biurach podróży? Czy może podejrzeć coś w internecie? Albo posłuchać znajomych? Wybór łatwy nie jest. My polecamy bloga Weroniki Diallo, Komu w drogę PW. Tam sporo informacji o tym, jakie ciekawe miejsca w Europie i nie tylko warto odwiedzić. Co nas tam może spotkać? Co nas może zaskoczyć? Także okazuje się, że gdy jedziemy gdzieś, no czasem narzekamy na bardzo różne rzeczy. Można się na nie też przygotować. Na co narzekamy i czy naprawdę warto? O tym Weronika. Były karaluchy. Karaluchy były w pięciogwiazdkowym hotelu w Tunezji. Natomiast nie zdarzyło mi się jeszcze tak, żebym bardzo na coś narzekała. Bo karaluchy nie zwracają uwagi na to, czy hotel jest dwugwiazdkowy, czy pięciogwiazdkowy, bo one po prostu przemieszczają się innymi drogami. I owszem, ogrody są opryskiwane, ale to jest natura, więc no, takie insekty nie zwracają uwagi na to, ile hotel ma gwiazdek. A ludzie? Ludzie, no właśnie. Tak naprawdę w Indiach byłam trochę zniesmaczona tym, że oni na każdym kroku chcą wyciągnąć od ciebie pieniądze. Była taka sytuacja nad Gangesem, tam gdzie palą zwłoki. Tam nie można robić zdjęć, oni sobie wymyślili taki przepis. My oczywiście nie chcieliśmy być nachalni, no bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby na pogrzebie kogoś z moich bliskich pojawiła się grupa Japończyków, którzy robiliby zdjęcia. Ale chcieliśmy mieć taką pamiątkę, chcieliśmy to zobaczyć. No i nagle na horyzoncie pojawiła się osoba, która powiedziała, że w tym momencie sprowadziliśmy złą karmę i musimy zapłacić 20 czy 25 dolarów i wtedy ta zła karma już sobie odejdzie, co jest totalnym absurdem. Ja wtedy naprawdę bardzo się zdenerwowałam. Szanuję tych ludzi, szanuję ich kulturę, ale to jest miejsce, do którego przyjeżdża również bardzo dużo turystów, żeby taką ceremonię zobaczyć, więc takie sytuacje się zdarzały, ale na wyjazdach nie jestem osobą bardzo narzekającą. Z natury jesteś optymistką? No, u mnie to różnie bywa. Ja właśnie powera dostaję na wyjazdach i dążę do tego, żeby tych wyjazdów było jak najwięcej, ale zdarzają mi się takie chwile, że narzekam i marudzę. A skąd bierzesz siłę, energię do podróży? To mogę się domyślać, ale w ogóle do pracy, do tego bloga? Wiesz, to jest już trochę inaczej, jak pracuje się na tak zwanym swoim, a pracuje się u kogoś. Ja już to przerabiałam. I teraz wiem, że jeżeli ja tego nie zrobię, to nikt inny tego za mnie nie zrobi. Poza tym to jest moje dziecko i trzeba to pielęgnować w tym momencie, żeby było tylko jeszcze lepiej. I dzieje się coraz lepiej, coraz więcej informacji bardzo ciekawych, także w formie wideoporadnika na blogu Weroniki Diallo komuwdrogę.pw. Tę stronę Państwu polecamy, komuwdrogę.pw, a tam między innymi informacje, co warto zobaczyć w Indiach, na Majorce, w Portugalii albo w Chorwacji. Czym nas mogą zaskoczyć mieszkańcy tamtych krajów? To też warto się dowiedzieć, na co być przygotowanym, żeby nas niemiłe niespodzianki nie spotkały. A ja teraz przeglądam zakładkę wideoporadnik, tam między innymi o tym, co warto zrobić z krewetek. Mniam, mniam, zbliża się pora obiadowa, więc choćby dlatego też Państwu polecam komu w drogę PW.